Jedna z japońskich legend mówi, że jeśli z publicznego telefonu wykręcimy numer własnej komórki, to możemy się dodzwonić do tajemniczej istoty zwanej Satoru Kun. Podobno zna ona odpowiedzi na wszystkie pytania, jakie jej się zada. Trzeba tylko spełnić dwa warunki. Do telefonu wrzucić 10-jenową monetę, a po wykręceniu numeru powiedzieć: przybądź, Satoru Kun. Następnie odłożyć słuchawkę i wyłączyć komórkę. Po 24 godzinach wyłączony telefon zadzwoni. Wtedy Satoru Kun powie nam, gdzie jest, i szybko się rozłączy. Po chwili znów zadzwoni i ponownie przekaże informację o tym, gdzie się znajduje. I tak parę razy, jednak za każdym razem będzie się znajdować coraz bliżej. W końcu zadzwoni po raz ostatni i oznajmi: jestem za tobą. To właśnie w tym momencie można jej zadać nurtujące nas pytania. Jest jednak haczyk. Pod żadnym pozorem nie wolno się obracać, inaczej duch Satoru porwie nas w zaświaty. Legenda o Satoru Kun jest wyjątkowo nowa. Pojawiła się około 2002 roku, czyli w okresie rewolucji technologicznej, kiedy już prawie wszyscy mieli komórki, a budki telefoniczne stawały się coraz rzadsze. Jednak w Japonii takie publiczne telefony do dziś znajdują się na ulicach. Mają się przydać w sytuacjach kryzysowych, kiedy sieci komórkowe odmawiają posłuszeństwa. Dla młodego pokolenia, które nigdy nie miało okazji z nich korzystać, budki telefoniczne kryją w sobie tajemnice. W Tokio mieszkała kiedyś pewna dziewczynka, która miała swoją ulubioną lalkę o imieniu Mary-san. Dziewczynka i lalka były prawie nierozłączne. Po kilku latach rodzina postanowiła przeprowadzić się do innej dzielnicy, a niepotrzebna zabawka poszła na śmieci. Dziewczynka i jej rodzice zamieszkali w nowym domu i przez jakiś czas wszystko było w porządku. Jednak pewnego wieczoru zadzwonił tajemniczy telefon. Dziewczynka odebrała połączenie i usłyszała: halo, to ja, Mary-san, i jestem na wysypisku śmieci. Po czym rozmowa została przerwana. Następnego dnia kolejny telefon: halo, to ja, Mary-san, jestem na dworcu. Trzeciego dnia dziewczynka usłyszała, że Mary-san jest koło galerii handlowej w pobliżu jej nowego domu, aż w końcu, że jest przed jej domem. Przerażona dziewczynka wybiegła na ulicę, jednak nikogo tam nie zauważyła. Roześmiała się w duchu i stwierdziła, że całe to zdarzenie musiało być jakimś głupim żartem. Wtedy jej telefon zadzwonił po raz kolejny. Halo, to ja, Mary-san, jestem za tobą. Historia ta ma wiele zakończeń. W większości z nich Mary-san mści się za to, że została porzucona. W innej wersji lalka nie może znaleźć wyjścia z dworca Shinjuku. Wtedy dzwoni z płaczem: to ja, Mary-san, nie mam pojęcia, gdzie jestem. Sezon szkolny tuż, a do mojego sklepu właśnie trafiły nowe wzory. Zajrzyjcie koniecznie na kapsel. Znajdziecie tam zarówno wszelkiego rodzaju, koloru i rozmiaru piórniki, plecaki, torby, koszulki dziecięce, damskie, męskie, sportowe oraz bluzy. Wszystko w dowolnym dla Was rozmiarze. Ale to nie wszystko, ponieważ Creepypasta SK oferuje dla Was także kubki termiczne, czapeczki, poduszki, etui na telefony, magnesy, a nawet piżamy. Nie czekajcie i zamówcie już dziś i cieszcie się zakupami z logiem Waszego ulubionego kanału. Gwarancja i jakość przede wszystkim. Zapraszam serdecznie.